Tematem nie był zaplanowany, ale postanowiłem, że zmienię sobie dzisiaj kolejną część ze Staszydeł. Wygląda na to, że szczerze mówiąc nie mogę się tego ciągnąć. Ciągle mamy jakieś nowe materiały, takie jak nekromancja, złe duchy czy coś takiego. Moi drodzy, mówiłem na konkursie, na livestreamie, że to jest ostateczna ilość filmów ze Staszydeł, że to koniec zupełnie. Wybaczcie. Że to koniec naszych Katie filmów. No ale postanowiłem, że zrobimy sobie jeszcze dzisiaj takie, że zrobimy sobie jeszcze takie 3-4 straszne filmy. Ale o tym jeszcze dzisiaj. No dobrze, jeśli chodzi o pamięć faktów, to się przesyło. Zostało niecałe minuty, jeśli się przesłało, to zachęcam do obejrzenia. No dobrze, to wszystko. I przechodzimy do filmu. Oczywiście, jeśli chodzi o informacyjne, to będzie za pół godziny czy 30 minut. Pewnie o tym słyszeliście. To maść, która ma prawdopodobnie przesyłać do naszego świata złe i dobre duchy. Pewnie się tym zastanawialiście, czym to tak naprawdę jest. No cóż, jednak czasami niektóre rzeczy, takie jak ta, przed nami niektóre mroczy na tej tajemnicy. Więc dzisiaj je wszystkie podsumowujemy i omówimy. No więc zapraszam. A to czym jest ektoplazma? Ektoplazma. Duchy. Zgadza się, ektoplazma. Czym to jest? No cóż, ektoplazma to według niektórych Wikipedii informacji innych instytutów informacyjnych jest to galaretowata, miękka i delikatna maść, która ma przyzywać prawdopodobnie duchowe istoty do naszego świata, która ma formować duchy i przebierać właśnie w duchy. Oczywiście w horrorach, jak i właśnie w realnym świecie. I tak warto się zastanowić, czym to tak naprawdę jest. No właśnie, ektoplazma. To prawdopodobnie maść, która ma przyzwyczaić się do naszego świata złe i duchowe istoty. Prawdopodobnie zadaniem ektoplazmy jest formowanie ducha. Czyli formowanie, czyli od stóp do dłoni i od dłoni do po głowę. Ma formować całe ciało, ma formować narządy, ma formować w ogóle maść. Prawdopodobnie jak duch chodzi i nas śledzi i chce nas dopaść, możemy usłyszeć kroki, jakie właśnie ściekają z sufitu, czy po prostu z jakichś miejsc ektoplazmy. Jakieś zielone kropki. No właśnie, zielone, a nawet niebieskie czasami. No właśnie. Duch, jak nas dopadnie, zostawia po nas właśnie bardzo dużą kałużę ektoplazmy. Możemy to zauważyć, kiedy duch próbuje nas dopaść. No właśnie, to tym właśnie jest ektoplazma. Tajemniczą i złą mazią, ale według niektórych Wikipedii nie jest to wcale substancja formująca duchy, czyli przyzywająca je. Nie, według niektórych to choroba, według niektórych to jakieś napady agresji i tak dalej, zaburzeń psychicznych, jakichś zaburzeń duchowych, według niektórych Wikipedii. A według niektórych to właśnie ektoplazma jest odpowiedzialna za formowanie duchów i ich przezywanie. Nie chodzi o nekromancję, tu chodzi o ektoplazmę.
Dziwną i mroczną, i dziwną i mroczną substancję, która do dzisiaj wzbudzona jest ciekawość w naszych sercach. No właśnie, to właśnie tym jest ektoplazma. Złą substancją, według niektórych właśnie ma formować ducha. Ma duch, a jak powstanie duch, to właśnie za sobą właśnie ciągnie ektoplazmę, ponieważ z niego właśnie duchy się formuje i budują. Następnie się szykują do ataku. No właśnie, ektoplazma przywołuje złe, jak i dobre duchy. Większość duchów nie ma złych zamiarów wobec nas, po prostu chce nam pomóc. Chce nam coś doradzić, w ogóle pomagać, kierować nas w stronę nieba. A tak czy inaczej, ektoplazma to właśnie ta substancja, ta zielona substancja, które możemy zobaczyć w nocy z sufitu, uciekającą z sufitów, z miejsc, a nawet z okien. Kiedy duch właśnie próbuje nas zabrać przez okno, rzucić nas halucynacje, koszmary, no i tym podobne. No właśnie, to właśnie tym jest ektoplazma. Substancją, która prawdopodobnie ma zniszczyć nas. Bo duchy, jak się wspomniałem, z tej ektoplazmy, to ją zostawiają. Możemy ją zauważyć najczęściej z sufitu, z podłogi, wyciekająco. Możemy zobaczyć kałuże. Za chwilę, Boże, teraz nagrywam. Mogę? Przerwałem. Dziękuję. Ektoplazma. To, wybaczcie, to prawda nie formująca nasze zniszczenie nasze życie. Duch zostawia zawsze, duch przy każdym swoim kroku i przy swojej szybkości zostawia kropki ektoplazmy. Prawda nie, właśnie duch powstaje z tej mazi podczas zaklęć rytuałów i innych czarów. No właśnie, to my właśnie jesteśmy odpowiedzialni za ektoplazmę. Jeśli chcemy przywołać ducha do złego, to musimy być na to przygotowani. A kiedy dobrego? Musimy być przygotowani na jego dobre uczynki i rady. No właśnie, a żadnych duchów nie można oszukiwać. Z duchów nie można zabić idiotów. One są ze specjalnych substancji według niektórych mediów i niewyjaśniających filmów, że ektoplazma prawdopodobnie przywodzi duchy. Jest to kolejna forma przywodzenia duchów i ich formowania, na przykład do horrorów, czy po prostu do realistycznych filmów, czy zdjęć. No właśnie, do tego właśnie jest używana ektoplazma. Dziwna i zielona substancja, przywołująca duchy, duchowe istoty eteryczne, które mają własną duchową duszę. I się błąkają. Błąkają się potem po naszych pokojach, na świecie i tak dalej. To ono zależy, czy użyjemy ektoplazmy, czy nie. No właśnie. To właśnie tym jest ektoplazma. Substancją. Zwykłą, mroczną substancją. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć, czytając Wikipedię. I inne źródła informacyjne. Według niektórych ektoplazma to choroba, według niektórych ektoplazma przywołująca i formująca duchy do horrorów, filmów, zdjęć specjalnych, do specjalnych ujęć. Ale tak czy inaczej, ektoplazma to substancja. Nie ma się czego bać, bo jeśli chcemy przywołać dobrego ducha za pomocą tej plazmy, musimy być na to przygotowani. A jeśli złego, musimy wiedzieć, że ten zły duch będzie chodzić po naszym świecie, zostawiać kałuże, a czy prędzej czy później nas dopadnie i wbije nam nóż w mózg. Acie! Ektoplazma! Tymczasem mórz zbierze 3. Zasadzę się położyć i życzę wam wszystkim miłego wieczoru. Żegnam was i przedstawiam. Mówiłem jako Marek wraz z Bertinem. Dawno mnie nie było, ale postanowiłem, że powrócę. Widzimy się w kolejnym Katie filmie. No dobrze, moi drodzy. Widzimy się jeszcze dzisiaj. Widzimy się jeszcze dzisiaj. Do zobaczenia, moi drodzy.
Do widzenia. Żegnam was z ektoplazmo, duchy.